Dzisiaj staje przed nami bardzo ciekawa osoba, osoba Jana Chrzciciela. I to, co jest ciekawe, dziś nam potrzeba, nam na nowo potrzeba budzić zaciekawienie. Ale możemy zapytać siebie, jakie to jest zaciekawienie? Zaciekawienie moim chrześcijaństwem i pragnieniem tego rzeczywistego poznania na miarę Jana Chrzciciela. Zobaczcie, że wiele spośród nas trzeba wyprowadzić poza to uczucie, że wszystko od dawna znamy, że wszystko już zwietrzało i obudzić zaciekawienie bogactwem, które kryje się w chrześcijaństwie, tym skarbem, o którym też Ewangelia mówiła podczas ubiegłego tygodnia i które należy traktować jako, e, traktować nie jako ciężar systemów, lecz jako skarb, który opłaca się poznawać. Tym skarbem, który opłaca się poznawać jest Jezus. Jezus, którego pokazuje nam święty Jan Chrzciciel. I to jest ciekawe, że z tych różnorodnych skrób musimy wydobywać tą cząstkę wiary i siły. I dodać tej siły, dodać tej dynamiki, dodać tego ruchu. Zobaczcie, że niewielu ludzi udaje się dostrzec, że w Kościele czeka na nich coś świeżego. Coś co może ich zachwycić. Wiele ludzi nie ma dzisiaj w Kościele, szczególnie ludzi młodych. Coś, co pomaga e, im wyłamać się, e, pod jakiś nawyków życiowych, Kościół jest siłą, która ma coś do oferowania każdemu człowiekowi, również niewierzącemu. I tą siłą jesteście wy, tą siłą jestem ja, każdy z nas wierzący w Jezusa Chrystusa która ma coś do zaoferowania drugiemu człowiekowi. Ty jesteś tą siłą, która ma coś do zaoferowania również człowiekowi niewierzącemu. I dziś w świecie, kiedy żyjemy, we wspólnocie, w której jesteśmy, my ludzie, przez których prześwituje Bóg, bo przez nas prześwituje Bóg, tak jak przez świętego Jana Chrzciciela, który przyszedł świadczyć o światłości i który Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana Boga ich, On sam bój, pójdzie przed nimi w duchu i mocy Eliasza. Zobaczcie, jakże ważne jest, abyśmy w duchu i mocy świadczyli o Chrystusie, który jest prawdziwym światłem świata. Jak ważne to jest istotne, szczególnie dzisiaj. Mamy być solą ziemi, mamy być światłem świata, światłem na oświecenie tych współczesnych pogan, których jest tak wielu wokół nas. Oni to wciąż mylą się i nie odróżniają światła od światła Ewangelii, tego światła życiowego, tego światła światowego od światła Ewangelii. Papież Franciszek kiedyś podczas rozważania, na anioł pański, zapytał, co dzisiaj znaczy dla Kościoła, dla nas bycie uczniami Jezusa Baranka Bożego. Odpowiedział, oznacza Stawanie w miejsce podłości, niewinności, w miejsce siły miłość, w miejsce pychy pokory, w miejsce prestiżu służby. Kochani na wzór świętego Jana Chrzciciela, wielkiego proroka, uczyńmy te słowa programem naszego życia.